Michał Urbaniak. Dziękuję za, dziękuję za głos. Tutaj padło już dzisiaj sporo problemów, one zostały wymienione. Ja bym chciał tak podsumować jedną rzecz, jedna rzecz mnie szczególnie nurtuje. Przy problemie, o którym jest omawiany, dotyczący właśnie wjazdu głównie produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, no, ważna jest też polityka. Ważny jest ten klimat na poziomie unijnym, a także relacji polsko-ukraińskich. Ja mam pytanie do Ministerstwa, jak widzicie tę perspektywę też dotyczącą tego, co jest w zasadzie najważniejsze. Wielu polityków chyba boi się też to powiedzieć, ale z punktu widzenia interesu polskich rolników zakaz wjazdu produktów takich jak właśnie pszenica. Jak rzepak, jak słonecznik czy kukurydza, to jest rzecz, która mogłaby uratować w przyszłości właśnie polskie, polskie rolnictwo. Zakaz, tak, to jest rzecz trudna, to jest być może radykalne działanie, ale być może najbardziej potrzebne. Mamy taki zakaz prowadzony na, na te produkty do połowy września tego roku, bo tak zostało to wypracowane na poziomie unijnym. Tylko co potem? Jaką ministerstwo widzi perspektywę na to, by ten zakaz wydłużyć? Ponieważ pamiętajmy, że w połowie września rolnicy będą częściowo już po żniwach, część będzie dalej na polach, na przykład siejąco zima. I ci ludzie. Zwyczajnie, zwyczajnie gdzieś tam mogą, mogą nie wytrzymać do przyszłego sezonu, bo część nie będzie miała pieniędzy nawet na to, jeśli ceny będą zbyt niskie w stosunku do kosztów produkcji, by zasiać pola na nowo. Co będzie powodować, że będą znikać po prostu z rynku, część y, utopi się w kredytach, nie przetrwa. Więc jeszcze chyba Pan Bóg jeden wie, ile będzie samobójstw z tego powodu, że ktoś po prostu nie był w stanie już prowadzić swojego biznesu. Ale jakie, jakie tutaj widzicie perspektywy na to, żeby ten zakaz wydłużyć? I co z produktami takimi jak jaja, jak drób, jak owoce miękkie? Bo na to też zwracają się uwagę rolnicy, że to też, jest, to też są produkty, które wjeżdżają w dużej, w du, w du, w dużej ilości do Polski. Też przez to no, polski rolnik ma problem ze sprzedażą swoich towarów, a to będzie w przyszłości właśnie powodować, że wielu z nich z tego rynku zniknie. Bo trzeba pamiętać też o tym, że ta struktura agrarna pomiędzy Polską a Ukrainą, ona się bardzo różni. Jednak na Ukrainie gospodarstwa 500 tysięcy hektarów to to są takie tam nie za duże wcale. A u nas no, ktoś już mógłby takiego rolnika nazwać obszarnikiem, tak, jakimś latyfundystą. Jest zupełnie inna struktura, zupełnie inne możliwości. Więc trzeba też brać to pod uwagę. Tam nie wspiera się tym, że takie produkty wjeżdżają de facto ukraińskiego rolnika jakiegoś małego, ukraińskich rodzin, tylko wspiera się wielkie korporacje. No i My mamy dzisiaj do wyboru dwie rzeczy. Albo uratujemy to polskie rolnictwo i te zakazy też wejdą, realnie i w większej, w większej skali, no albo dojdzie do sytuacji, w której będziemy zalewani i polski rolnik będzie przegrywał z, z tymi wielkimi korporacjami. Miejmy to na uwadze, więc chciałbym wiedzieć, jaka, jaka tu jest perspektywa na rozszerzenie też zakazów wjazdu niektórych towarów. Jak to widzi ministerstwo? Ponieważ. No, Naszym celem, chyba tu wszystkich, jak jesteśmy, jest to, żeby właśnie uratować to polskie rolnictwo. I też kwestia dotycząca, dotycząca dopłat. No to tutaj padało. Wiemy, że przez poprzedni rok to głównie przez organizację pracy ministerstwa w mojej opinii i służb mu podległych sytuacja wygląda jak wygląda. Bo kiedy były pierwsze symptomy. No to wychodził jeszcze ówczesny minister Kowalczyk i mówił, że no, ale mamy obowiązki pomocowe, tak. I to było jasne, że nasze porty nie będą w stanie tyle przetransportować. A trzeba pamiętać o tym też, że dzisiaj kierunek Czarnomorski jest, jest udrożniony. Tam można wysyłać tamtędy towary, na przykład do Afryki, co powoduje, że wysyłka jakakolwiek, tranzyt przez Bałtyk jest mało opłacalny. Pamiętajmy też, że to jest jednak kilka tysięcy kilometrów Bardzo więcej. Dziękuję. Już kończę. I też chciałbym się, chciałbym się dowiedzieć: ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. Jakie też, kiedy w zasadzie ta lista będzie opublikowana dotycząca tych, którzy w Polsce skupowali te produkty rolno-spożywcze? Bo to już dzisiaj tu padało, przed chwilą mieliśmy. Ostrą dyskusję w tej sprawie. No Ja uważam też, że to powinno być publikowane. Minister Telus też to obiecywał. KAS też gdzieś tam teraz się zasłania ochroną danych osobowych. No ale to jest informacja, która powinna publicznie paść. Dziękuję. Bardzo dziękuję.